Przyjechałem właśnie do Warszawy spotkać się z niezwykłym kolekcjonerem, który poświęcił wiele czasu, aby zebrać wszystkie 150 Pokemonów w wersji PSA 10. Czyli tutaj wszystkie Gem Mint w stanie idealnym. Co ciekawe, jestem tutaj całkowicie przypadkowo, bo zauważyłem na jednej grupie Pokémon sprzedam, kupię, zamienię ofertę od Rafała boostera, którego mi brakuje do kolekcji. Czyli booster z base setu z Charizardem. I ja uznałem, że nie mogę odpuścić takiej okazji. Za chwilę Logan Paul otwiera kolejne booster boxy z First Edition. Uznałem, że muszę go zdobyć, więc pora uzupełnić kolekcję i zobaczyć, co tam ma Rafał w swojej niesamowitej kolekcji kart Pokémon PSA. Chcesz być oczywiście na odcinku? No jak nie chcesz. Dotarłem w końcu. Siemka. Cześć, cześć wszystkim. Podczas montowania tego filmiku zdałem sobie sprawę, że moje fobie społeczne się uruchomiły i z tego wszystkiego zapomniałem przedstawić, kto będzie ze mną na odcinku, więc naprawmy to. To jest Rafał, znany na Instagramie jako Pokémon Kanto PSA 10 i na jego Instagramie można znaleźć masę różnych kart, zdjęć tutaj z właśnie Pokémonami PSA 10. No i jestem ja, Hikomikos, który potencjalnie chce kupić tego boostera z base setu i zebrać wszystkie Pokémony, jakie tylko są. Ta kolekcja robi wrażenie. Ja w ogóle na początku, jak zobaczyłem twojego Instagrama, mówię, kurczę, jakiś kolekcjoner zagraniczny na światowym poziomie. Mówię, wszystkie PSA-ki, dziesiątki. Jak tutaj można zobaczyć Gem Mint, jeszcze bardzo duża ilość jest z nich z serii First Edition. Tak. Wszystkie komony, uncomony i rare non-holo, a także jungle i fossil są z First Edition. Nawet tutaj Shadowless. Jak na to patrzę, to normalnie jak jakieś muzeum to wygląda. I na samym szczycie Charizard, ale to nie jest twój ulubiony Pokémon, bo ty przypadasz za Bulbasaurami. Co tak, zresztą widać. Zdecydowanie. Moja karta, której nigdy nie sprzedam, to jest rzeczywiście ten. Tam, czyli Bulbasaur First Edition PSA 10. Aha. Ja wpadłem też na taki pomysł, żeby zebrać wszystkie istniejące Bulbasaury. Tak? Więc skupuję wszystko, co się da. Chłopak ze Stanów, który zbiera mi i później wszystko wysyła paczkami, mówi, że ma już dosyć, bo tyle tego do niego przychodzi, że to jest po prostu szok. Czyli wszystkie Bulbasaury zamawiasz do niego, on ci je tam otwiera tak, i trzyma tak, dla ciebie, tak? Tak, bo koszty przesyłki jakby ze Stanów do Polski każdej pojedynczej karty to jest horror. Aha. Więc wszystko spływa do niego w Kalifornii, do Kalifornii, a dopiero później mi zbiorczo to wysyła do mnie. Wow. A tak to Shadowlessy jeszcze są w pudełkach, co prawda nie wszystkie, bo część jest Majka. Wiesz co, ja z Shadowlessów mam tylko komony i uncomony. Pierwszy lepszy, bez żadnego First Edition. Ale powiem ci, że nie spodziewałem się, że los mi da szansę spotkać się z tobą na żywo. Bo nie planowałem tego, że to w ogóle będę, bo zobaczyłem ofertę twojego boostera na grupie Pokémon sprzedam, kupię, zamienię. I to jest booster z base setu. To jest ten z czwartego druku brytyjskiego, z polskiej dystrybucji Hasbro. I powiem ci, że ja je miałem, tylko że sprzedałem jakiś czas temu, chyba właśnie po 350 zł, 3 lata temu, tak mi się wydaje. To boli. I jednego Charizarda teraz mi brakuje. I to jest ten moment, w którym ja po prostu chcę go kupić od ciebie, tak jak tam była cena 3000. Tak, dokładnie. No to przeliczysz. Nie ma problemu. I 3000, wszystko się zgadza. Super. Także dziękuję ci za deala. Ale tu mam dla ciebie pocztówkę, smyczkę i przepilkę jeszcze. Zwariowałeś? Takie okay, gadżeciki moje. Dzięki. Widziałem, że Miłosz zrobił z tobą film ostatnio. Tak, właśnie napisał do mnie na Facebooku. Nie mogliśmy się nigdy zgadać, bo dwa razy w Polsce jestem, to mówię, dobra, zgadamy się teraz, będzie widać moje tło z puszek. Które tam widnieje. No szkoda tylko, że jak miałem z dużej części powtórki, to posprzedawałem. Na przykład taka śmieszna historia z Charmanderem. No. Miałem go w dwóch kopiach. Jedną kupioną za absolutnie śmieszną cenę i wystawiłem ją na eBay i kupił to facet, który nazywa się Gary. Ale nie ten Gary z Las Vegas. Nie. Od niego to mam Raichu. Ale. Tego? Tak, dokładnie tego. Gary Lee, taki milioner, który właśnie wszedł bardzo mocno. Ten, co takie te poradniki motywacyjne robi. A to on... I on kupił ode mnie Charmandera za $590. Ja. To po prostu był hit. I dosłownie po tym, jak on go kupił, później udostępnił go na live'ie i te karty momentalnie doleciały do $2000. Ja nie mogę. Mam jakiś ułamek
historii. Pompowaniu cen. Tak. Kurczę, ale szacun. Ja pamiętam, że Gary Vee rozmawiał właśnie wtedy z Loganem Paulem, żeby Logana Paula nakręcić na to, co lubisz w życiu robić. No i faktycznie było, że Pokemonami się interesował. Ale... Więc to jest takie śmieszne właśnie, że trochę tych kart z Polski trafiło do tych ludzi. Najczęściej to jest Australia, Stany, trochę Kanada i trochę Wielka Brytania. No tak. W Polsce pamiętam, że jak w ogóle zaczynałem i kupiłem Charizarda, też ze Stanów, to chciałem go sprzedać, bo tak sobie pomyślałem, po co ja to w ogóle kupiłem, nie? I chciałem go sprzedać za jakąś śmieszną kwotę, typu 8000 zł. Tak. Wystawiłem to na OLX-a i wszyscy Polacy, jak jeden mąż. A kiedy to wystawiałeś? 2018, coś takiego. Bo wiesz, że ja chyba widziałem, że ktoś wystawiał i mówię, kurde, to przecież to jest Polska, nikt nie da takiej ceny, wyśmieją cię i powiedzą, no dam 100 zł. Wszyscy napisali, że to jest jakiś case z AliExpress, to jest jakiś case ochronny i fajnie, że to jest w ładnym case'ie, ale że to jest zwykła karta tam za 100 zł. Ja mówię, dobra, niech to leży. No i tak poleżało i urosło chyba do 30 tysięcy. No. Lub nawet więcej, w zależności od tego, na które soldy patrzymy. No. Strasznie żałuję, bo miałem możliwość kupienia Gallardosa. Mam zarówno Unlimited, jak i Shadowless, tylko że schowany. Ale miałem też opcję kupienia First Edition, to Fake Stamp, za śmieszne pieniądze. To jest ta gruba początka First Edition. Gruba jedynka, tak. Czyli pierwszy print jakby angielski, to miałem możliwość się kupienia w marcu zeszłego roku za 10 tysięcy złotych. Ja tak mówię, a dobra, mam Shadowlessa, mam Unlimited, już mi starczy. Teraz baw, 60-70 tysięcy w ogóle bez problemu można było za to dostać. Więc są tu sukcesy, są tu też błędy, no tak. Ale jest jak jest. Człowiek się na błędach uczy. Ja powiem ci, że miałem dostęp swego czasu, jak zaczynałem kolekcję, to był właśnie okres... Kiedy to było? 2010-2015, coś takiego. Matko, wszystko bym wtedy kupił. Wiesz, co było na ISA? No. Tempest Giftboxy, kojarzysz ten zestaw? No jasne. I tam jest booster Space Setu, Jungle i Fossila. I one były po 43 zł. Wow. Ja kupiłem tak kilka tych boosterów. Wow. I właśnie wtedy trafiłem też jakiegoś Charizarda chyba właśnie, nie pamiętam, czy Alakazama trafiłem. I on jest teraz w PSA-ce, bo wysłałem chyba 110 kart do PSA. Tam jakieś różne, trochę japońskich nowych, trochę właśnie z base setu z tamtego okresu. Niektóre z nich były używane, niektóre też taki mint condition, do niektórych mam sentyment, na przykład właśnie do Charmandera z 2008 roku, gdzie wyszedł reprint ze Stormfronta. I kupiłem pierwszy booster i trafił mi się reprint i myślałem, że to jest jakaś podruba, bo tam był numer chyba 101 na 100. Wydropiłem tę kartę. Ale nieźle. Jeszcze może tu ci pokażę właśnie część tych pudełek. Czy pudełka brałeś na zamówienie jakieś specjalne? Bo ja rozważam na właśnie czymś takim podobnym, jak będzie właśnie teraz u mnie 100 coś kart. Tak, ściągałem je niestety ze Stanów i wysyłka i cło kosztuje więcej niż samo pudełko. Domyślam się. No i to są akurat japońskie. Wow, mogę dotknąć? Jasne, pewnie. To są japońskie. Japońska PSA 10. Ile taka potrafi teraz kosztować? Powiem ci, że ja aż tak często nie sprawdzasz, bo to jest, dosłownie rynek się zmienia z każdym jakimś wydarzeniem. Tak, ja to kupiłem 6 miesięcy temu, no to podrożało jakieś 300%. Aha. Bardziej w procentach. To oczywiście dwa Charizardy. Wow. Jeden jest ze Swirlem. Gdzie, na który jest ten Swirl? Może zaraz zobaczę. Ja nie mogę. Tutaj. Tak, dla tych, co nie wiedzą, Swirl to jest taki wir, zawirowanie na karcie, który jest tutaj widoczny podczas, jak weźmiemy pod światło. O, tu widać. No. Tutaj jest taki właśnie wir. Ciężko złapać. One pięknie wyglądają przede wszystkim na żywo, ale trochę gorzej, jeżeli chodzi o fotografowanie. To trzeba rzeczywiście dużo się nastarać, co tam jeszcze takiego jest. No, mój ulubiony oczywiście. Dinozaur, bo już odmiana jakby Bulbazaura. No, oczywiście mam Bulbazaura japońskiego. Yeah. To, czego bardzo potrzebuję w kolekcji, to jest ten sam Bulbazaur, tylko bez tej małej kropeczki. A to był błąd, czy jakaś promka wtedy to była? To był błąd, znaczy... To było tak, że w ogóle oni na początku myśleli o tym, żeby nie pokazywać symbolu rzadkości karty. Tak, symbolu rzadkości karty w ogóle. Mhm. I wypuścili bardzo krótki print, który był niego pozbawiony. Te takich Bulbazaurów w PSA 10 jest 12 sztuk na świecie. No i niestety nikt nie chce mi go sprzedać. Oj. Co w ogóle mnie nie dziwi, bo też bym w życiu się go nie pozbył. Aha. Co tam jeszcze jest? Wow, to widzę pełen upset. Nie mów mi, że masz Pokédex cały. Oczywiście. Oj, ja.
Ja mam, powiem ci, kilka z polskiej dystrybucji. Widzę tutaj jeszcze takie kauczuki właśnie z Bulbazaurem koniecznie. Tak. Jako twój ulubiony Pokémon. Tu jest jeszcze fosyl. O jest cały, Boże. Cały set. Nie wiem, co tu najciekawsze. Cały set fosyla. Najciekawszy to chyba Articuno. Będzie... Dito, jaki piękny artwork na nim jest. O, najciekawszy to będzie chyba Mew, bo on w wersji angielskiej występuje jako promo, a nie był dostępny w... On oczywiście też ma Swirla, ponieważ mam obsesję. Z tymi Swirlami to jest tak, że chyba właśnie karta ze Swirlem ma większą wartość. Tak, i tak, są tak. Nawet tacy kolekcjonerzy, którzy tylko typowo zbierają Swirle, czyli właśnie te karty z tym wirkiem. Tak, to prawda. Ja nie mogę. Ile ty masz tych pudełek? Jeszcze. Co tutaj jest? Kurczę. To są Shadowlessy. Nie są wszystkie, bo części nie trzymam w Polsce. Tu mam na przykład dziewiątkę. To na sprzedaż, bo dziewiątek ja nienawidzę. Powiem ci, że jak kiedyś sprzedam nerkę, to przyjdę do ciebie po kartę. To tutaj są dziewiątki, jakaś fajna dziesiątka. O, Gallardos jest dziesiątka, której ja mam. Dla tych, co nie wiedzą, Shadowless to jest karta bez cienia na karcie. Tutaj, jak widzicie na ramce z lewej i dolnej strony, nie ma cienia, a tu jest cień. I to jest karta z czwartego druku, ta z cieniem, a ta jest z jednego z pierwszych druków. Ta właściwie będzie z trzeciego druku. Z trzeciego? To jest Unlimited, a nie Fourth Print. Aha. A, no tak, bo jest 1999. Tak. Gdyby był 2000, to by był czwarty print. Tak. A to jest 99. Ale właśnie najgorsze jest to, że TSA w ogóle nie odróżnia czwartego druku od trzeciego. I nawet jak jest 99, nie napiszą? Nie napiszą. To jest wrzucają do jednego worka. Ja. No to jest Magneton, dziesiątka. To jest akurat ciekawa karta ze względu na to, że jak spojrzymy na Magnetona, to oprócz tego, że nie ma cienia, jest różnica kolorów, jest różnica fontu. Ten jest taki bardziej pomarańczowy HP jest nieco grubszy. Zobacz, że jeszcze ataki są inaczej rozpisane, inną ilość linijek zawierają. Tu mamy takie dwie linijki, a tu mamy trzy linijki. To czcionka jest tak bardziej rozstrzelona. No, różnią się między sobą trochę. To taki przykład. Co tu jest? No Mewtwo, który zdobyłem za śmieszne pieniądze, bo to były 3000 dolarów. Ja, a teraz dziesiątka. On potrafi obsługiwać, dolecieć nawet do 6. Tam jest wersja też Unlimited. Wersja Unlimited. Ja mam wersję Unlimited, chyba też trafiłem właśnie w boosterze, nie wiem co ja tam dostanę z tej oceny. Tu się też różni atakiem, bo... Tak, jest ostatnia. End. Aha, drugi atak się różni. Jak to wygląda, nie sam. O, i Raf to tam nuda. No oczywiście Venusaur. Wow. To jest szał. To też dostałem za śmieszne pieniądze, znaczy relatywnie. No i Zapdos. Też dziesiątka, on się też tam czymś... różni, ale to już bardziej kwestia fontów. Nie, drugi atak też inaczej wygląda i pierwszy też. No tak. Inaczej to wygląda. Lekka różnica, na pierwszy rzut oka nie do wyłapania, ale jak się porówna te dwie karty, no to dopiero wtedy widać. Tak, to prawda. Co tu jeszcze jest? To jest. Ancient Mew Standard to jest oryginalny Nie, nie ma w sumie. Nie, angielski. Angielski. Ja widziałem, że jedna partia trafiła z takim drukiem, że było Nintendo. Tak. I ciężko jest już ją dostać, bo część została zniszczona w procesie produkcyjnym, wycofana z obiegu, ale część jednak trafiła w ręce. Ona w 2018 roku, ten Nintendo Error, była super tania, a teraz jest jakiś koszmar. No i tak, oczywiście Pikachu mam z czerwonymi policzkami To jest ten z czerwonymi policzkami. Tak, to jest ten najrzadszy. Nieco ciemniejsze ma te policzki, bo normalnie na karcie to wygląda... Tak, mam wersję też żółtą, też First Edition Shadow. Ja. Pamiętam, że kiedyś Freeze do mnie pisał, że chciałby kupić PSA 10. No ja nic jeszcze. Nic nie sprzedajesz? Nie. Ja już powiem, że tylko sprzedaję boostery ze względu na to, że ich nienawidzę. Nie lubisz? Z jednego bardzo prostego powodu. Mianowicie, nienawidzę oszustów, a tyle ile mi się trafiło boosterów, które do mnie przyszły, ja je otwierałeś? Ważyłeś. Zweryfikowałem jako resealed. To jest po prostu kosmos. Tu jest Clefable, która otwiera Jungle oczywiście, ona też ma Swirla. No jeden Florion, drugi Florion, Jolteon, drugi Jolteon, trzeci Jolteon, Kangaskhan, Mr. Mime, co tam jeszcze jest takiego ciekawego? O, Snorlax jest bardzo fajny. Mój ulubiony Pokémon.
faktycznie jest Swill tutaj w prawym górnym rogu. No też oczywiście w wersji angielskiej First Edition PSA ten holo jest też na ścianie. Vaporeon, Vaporeon, no i tutaj reszta Venom od Blepiego. I wszystko dziesiątki. No i... Tak, tak, same dziesiątki. Wiesz co, mógłbym tak u ciebie siedzieć tutaj, przeglądać te wszystkie karty i jeszcze jakie tu masz rzeczy. Ja ci nie przeszkadzam? Czy masz jeszcze chwilę, spoko, czy coś? Co to jest? A tu jest mieszanka japońska. Tu jest na przykład Dark Charizard. O kurczę, Steam Rocket. Powiem ci, że ja trafiłem chyba kiedyś, ale to był nie holo w angielskiej wersji. To chyba właśnie taki mi się trafił, bo kupiłem na Allegro kiedyś. Boostery ktoś sprzedał po 110 zł Steam Rocket, ale one były ważone, bo dwa kupiłem i dwa były tej samej wagi, bo też zacząłem sprawdzać później, czy faktycznie ktoś kantuje, czy nie. No tu jest trochę tych Charizardów, ja, nie? Blaine Charizard. Ja mam go po angielsku, ale dziesiątki on nie dostanie. To jest piękny, po prostu to jest szał. Ta grafika tych gór i tła. Tak. Czasami niektóre karty... Mimo, że nie są jakieś tam bardzo popularne czy coś, piękniej wyglądają. Tak. Jest też dużo takich kart niedocenianych, powiem ci, które na przykład mają mniejszy nakład, a na przykład są promocyjne i ciężko dostępne. Gengar z krzyżami w tle. W wersji angielskiej tych krzyży i cmentarza nie ma. Ocenzurowano, nie? Amerykanie tak, bali się, że nie pokażemy cmentarza. Japończycy mieli na to wywalone, więc cmentarz jest. Ja. Znam jedną osobę, która by była zainteresowana takim Gengarem. Nie sprzedam. To jest ciekawa historia, ponieważ jego boks jest mniejszy niż... Tak, więcej niż ten... na tekst przeznaczyli. O, to jest... I Plauzen Neo. To kupiłem... Jeszcze ze Swirlem tak samo. Tak. I to jeszcze jakby uderzał tym Swirlem. To kupiłem za jakieś $280 z Japonii i zanim to do mnie doszło, to już ktoś chciał zaproponować $2000. Więc nie sprzedałem i kupiłem drugiego. Tak, no, biznesy żyć. O kurczę, gościu. Mam dwie, tylko jedna jest u kolegi z Norwegii. Ja. Mam jedną, ale ona jest First Edition i no ma taki, wiesz co, ubytek na rogu zagięty. Więc PSA to strasznie, strasznie zaniża bardzo, za takie zagięcia. Bardzo. Slowking, to ale to tak sobie. Peach. O, to jest ciekawa historia, ponieważ moja mama stwierdziła, że skoro ja kolekcjonuję Pokemony, to ona chce japońskiego Peachu, Pikachu i Raichu. Tak? Ja sobie drugiego Peachu kupiłem, żeby po prostu mieć, no Pikachu i Raichu też są. Tak, całe tutaj. Zarówno angielskie, jak i japońskie, ale moja mama też kolekcjonuje Pokemony, ma całe trzy. Ja. Więc tak to właśnie jest. Czyli... Jeszcze jest Espeon do kolekcji z Eevee tamtymi poprzednimi, też ze Swirlami oczywiście. To jest fajny Gengar. Bardzo, bardzo ciężkie holo do uchwycenia na aparacie. I mam jedną kartę taką modern. To jest ten Snorlax. To jest ten z roku pandemicznego? Tak, z pandemicznego. Moja przyjaciółka Dorota stwierdziła, że ona chciałaby mieć jedną kartę Pokémon z tego roku. Aha. I ja kupiłem dwa Snorlaxy. Jednego takiego, a drugiego nie tęczowego, tylko nazwijmy go takim standardem holo, nie? I na urodziny dałem jej tamtego Snorlaxa, sobie zachowałem tego. Najśmieszniejsze jest to, że one w PSA były jeden po drugim, tak. Więc ja mam końcówkę 26, ona ma 25, więc mamy sobie dwa Snorlaxy. Nic super dziwnego, jak jem tyle dużo pizzy. No, dobra. I to jest to. No reszta to jest w Stanach. A, i mój Rider. Ja widziałem ostatnio, że zaopatrzyłeś się w piękne... To jest jeszcze pusto, ponieważ wszystko jest w Stanach. O, zbierasz w każdym języku? Czy to jest holenderski? To jest tak. Tu najpierw japoński. Jest japoński, później będzie First Edition angielskie, Shadowless Unlimited, tu jest czwarty print. Później mamy dwa holenderskie, tu będzie francuski i francuski. I później chiński masz taka, nawet. Tak, brakuje mi dwóch kart. Ale z chińskimi to podobno strasznie ciężko, żeby je w ogóle dostać, bo jest taka cena. A jaki mają tył? Taki jak europejski? Bo ja już w sumie nawet sam nie wiem. Tak, mają identyczny. Bo to Wizard of the Coast na Chiny puszczało. Identyczny, dokładnie. Identyczny. I żeby było śmieszniej, te chińskie są mega drogie, a dostałem je za darmo od kolegi z Włoch. O, lol. Więc tak wyszło. No i dalej będą szły wszystkie te, wszystkie angielskie, jakie są, a potem japońskie. Crystal Hall jakiś jedna, promo chyba. Jedna do mnie dotarła, a jeszcze będzie tego cała masa. O, tu dostałem na urodziny taki obrazek. Ze mną i z moimi sześcioma ulubionymi Pokemonami. Gyarados, Porygon, Snorlax, Chansey, Bulbasaur, Gengar. Tak. Ja. I tam ręcznie czy to są te wyszywane, haftowane? Tak. Wow. Właśnie w tych poniższych ramkach były boostery niektóre pochowane. Aha. Więc na razie nie mam co z nimi zrobić, więc są kopie tego rysunku, ale coś się pomyśli. Wow. Powiem ci, że kolekcja naprawdę robi wrażenie. No jeszcze tego trochę jest. Ale to... Już u Majka, i u Aleksandra, i u Charlie'ego. Tak
trochę w Norwegii, trochę w Stanach, mi się to ma kolekcja po całym świecie. Ja mam, powiem ci, że rozdzieloną trochę, większość mam w Polsce, a teraz mam PSA-ki właśnie w Zjednoczonym Królestwie, w Irlandii Północnej, tam sobie to trzymam. Jasne. Dopiero niedawno się zainteresowałem tym ocenianiem kart. Moja historia to wyglądała tak, że ja początkowo miałem taką ramę, w której zrobiłem sobie samodzielnie, więc byłem z siebie niesamowicie zadowolony. Jak domyślam, na specjalne zamówienie. Tak, pewnie. Tak, to poszło na zamówienie, natomiast zanim to powstało, to ja miałem taką wielką ramkę 1 na 1,40 m i w środku miałem porobione koszulki, poprzyklejane, i tam były powkładane po prostu rawy. I brakowało mi, pamiętam, chyba bardzo dobrego polirafa, bo ja nie wkładałem do tych koszulek jakichś takich beznadziejnych kart, tylko takie, wiesz, miętowe, nazwijmy to tak. Prawie kryształ mięta. Tak, kryształ mięta. No i stwierdziłem, że tak wpiszę na eBayu, może, że jakiś super condition tego polirafa znajdę. Patrzę, jakiś case, myślę, nie wiem, co to jest. Jakieś PSA 7. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Zacząłem o tym czytać i wtedy stwierdziłem, ja, siódemka, nie ma szans. Musi być wszystkie dziesiątka. Muszą być dziesiątki. No i wtedy się zaczęło, porwałem się z motyką na słońce. Najpierw rzuciłem się na base set, później na jungle i fossil. No i tak wyszło całe 150 kart, a później jeszcze japońskie, shadowlessy i cała reszta. Wow. Super, robi to wszystko wrażenie. Jeszcze fotka na Instagrama, już nie zajmuje ci czasu. Spoko, nie ma problemu. Pewnie już ci się trochę zwróciło kilka razy jakieś takie właśnie biznesy, bo to jest tak z tymi kartami, że można je dorwać w odpowiednim momencie tanio, sprzedać drożej. A twój taki najgorszy deal? Ale najgorszy, że straciłem, czy najgorzej, że później najgorzej, bym zarobił? Że straciłeś. A, że straciłem. Albo nawet, że później byś zarobił, a na przykład sprzedałeś. Pamiętam, jak kiedyś kupiłem Moltresa First Edition Holo i jak do mnie przyszedł, to się okazało, że ma printline. Mimo, że był dziesiątką, to miał printline. Po prostu PSA nie chciało. Zignorowało to. Tak. I ja nie mogłem z tym żyć. Ja go sprzedałem za tyle samo, za ile go kupiłem. Ojoj. Minus koszty prowizji, więc no, jakiegoś dramatu nie było. Na pewno dramat no, to był Charmander, którego sprzedałem za 590, a on później eksplodował do 2-3 tysięcy dolarów. To jest smutne. Nie wiem, no za Cliffable zapłaciłem 4,5 tysiąca dolarów i ona stoi 5. No tak jakby nie urosła. No to tak trochę szkoda kapitału. Ale tak to w sumie, to Pokémony nie rozczarowują. No nie, to co się dzieje teraz na rynku Pokémonowych kart, to naprawdę ja nawet jestem w szoku. I na przykład przed sytuacją z Logan Paulem chciałem kupić boostery z Neo. One tam nie były jakieś. Wszystko można było kupować. Tak. Wszystko. A teraz, jak ja już patrzę na ceny, to zaczyna to być poza moim zasięgiem. I już mówię, dobra, zobaczyłem ofertę tego Charizarda base setu u ciebie. Kupię go, będę miał już zamknięty, bo mam tak z base setu każdy. A następne sety to mam tak. Jungle 1 boosterek, Fossil 1 i tak do tych. Jeszcze zastanawiałem się nad odkupieniem od kolegi booster boxa z Legendary Collection. Za 100 tysięcy złotych. Grubo. No tylko... Co, kupię i taką gablotę sobie postawię? Ja to się boję. Trochę ryzykowne to jest właśnie, bo... Ja się strasznie boję. Ja tyle razy, ile boostery do mnie przyszły i były klejone, i ale ja je powiem straczałem. Ci, że ten booster box to jest legitne źródło, no bo to... ja mu poleciłem sklep... Bo to były jeszcze na ISie, te boostery. Tak kupił wtedy i widziałem tego boxa na żywo, bo to kolega ze Szczecina i... No... No ja z Legendary to mam tylko dwa. Bulbazaura i Bulbazaura. Pewnie to jest za dziesiątki. Tak. Reverse i ten. Reverse i ten zwykły. I są teraz właśnie w Kalifornii, czekają aż uzbieram, żeby dosłać do mnie to wszystko. Sobie wcikniemy fotkę jeszcze. Spoko, na Instagramie, tam zaraz odznaczę. Coś takiego. Kilka ujęć się zrobi. Dobra, w porządku. Wybierze się coś tam potem. Dobra, jest. Cała kolekcja uwieczniona. Muszę schudnąć. I nie przejmuj się, ja też muszę, bo kurczę, to przez tą kwarantannę i pandemię. Tak, możemy sobie tłumaczyć. Wow. W ogóle jeszcze część kart, na przykład Snorlaxa mam w Topsanach. Tylko, że one Topsana? Wszystkie leżą w... Japońskie. To, ale chyba wiem, bo one są takie nieco cieńsze. Zaraz ci pokażę. O tak, właśnie, właśnie te. Widziałem je często na aukcjach. I one były jeszcze niedawno bardzo dostępne, no ale teraz... Tak. Ja je kupowałem właśnie, jak były dostępne. Wysyłałem je do PSA i teraz będę czekał 80 lat, aż tak wrócę. No ja czekam z zeszłego roku jakoś jeszcze cały czas nie wróciły te karty do mnie. No i nie wiadomo, kiedy wrócą, bo wybrałem opcję ekonomiczną, żeby nie przepłacać. No i to będzie masakra. Jeszcze tu twój ołtarzyk pokażę, Bulbazaurowy. Jest i
Bulbasaur. A to jest przypadkiem nie obudowana sobaki? Tak, tak, tak. Tam w ogóle jest bardzo ciekawa karta. To nie jest autentyczna karta, to jest mój wydruk. Ten? Tak. Mogę zobaczyć? Jasne. Nawet z dwóch stron zrobiłem mi dobry macentering. Ale to była karta, taki protoplasta Bulbasaura. Aha. To jest 1995 roku, jak jeszcze Pokemonów w ogóle karcianką? Nie było. Tak, przed karcianką. To był prototyp. I on był wydrukowany, wow, nie jako karta, tylko w magazynie jako treść artykułu. Tak. Nie jako dodawana karta czy coś w tym stylu, tylko właśnie był po prostu na stronie wydrukowany. Ma w ogóle inne proporcje niż... No, jak, niż, no tam niż nie karta. Sięgnę do tej karty, ale no... Ale tak, ma inne proporcje. No i początkowo tak miały te karty w ogóle wyglądać. Prototypowa wersja karty Bulbasaura, tak. Wow. Nie ma takiej na świecie ani jednej niestety, bo oni ich nigdy nie wypuścili. Więc jakby pierwszym Bulbasaurem ever to albo będzie karta Topsan, albo będzie japoński Bulbasaur, tylko że wersja No Rarity. Aha. Może kiedyś mi się uda ją kupić. Teraz w tym miesiącu startuje na PWCC w domu aukcyjnym w Stanach taka z okazji 25-lecia aukcja Pokemonów. Tam będzie 1 500 000 900 kart do sprzedaży. No i mam nadzieję, że ktoś właśnie wystawi tego Bulbasaura No Rarity na PSA ten na sprzedaż. Aha. Bo ostatnio sprzedał się właśnie taki Charmander i Squirrel. Więc no w końcu niech ktoś mi sprzeda Bulbasaura. No tak. Może ci się uda, ja trzymam kciuki za ciebie, żeby tutaj twoja kolekcja dalej się rozrastała. Oj, mój portfel wcale tego nie chce. Nie chcę, żeby był ten Bulbasaur. Powiem ci, że mój też. Już tutaj nerkę szykuję na sprzedaż. Nie, no oczywiście żartuję. W ogóle prawie tej ramki już by nie było, tak? Bo napisał do mnie jeden... Że chce wszystkie kupić? Tak, chciał kupić wszystkie. I jest to, żeby nie wchodzić w szczegóły, jeden z synów jednej piosenkarki ze Spice Girls. Serio? Tak. Żeby nie wchodzić w szczegóły, chciał kupić wszystko, no ale problemem jest takim, że... Transport? Że transport to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, myślę, że skoro jest teraz na to taki hype, to nie ma co kart sprzedawać. Trzeba czekać i to jest korzystać. Twoja emerytura. Tak, dokładnie. Z tego co widziałem, w zeszłym tygodniu taki fundusz inwestycyjny w Stanach zainwestował 40 milionów dolarów, żeby kupić karty, nie tylko pokemonowe, bo przede wszystkim baseballowe, ale pokemonowe też. Więc no, jeżeli Wall Street wchodzi z 40 milionami dolarów na taki rynek, no to nie będę się wyzbywał tego, co najlepsze. Pamiętam, jak sprzedałem Gengara. Miałem dwa Gengary, jednego kupiłem za 1000 dolarów, sprzedałem go za 2, dzisiaj jest za 3. Po co ja to sprzedałem, nie wiem. Nie przewidzi się niektórych sytuacji. Ja tak jak pamiętam tamte boostery z base setu, nie pamiętam, po 30 dolarów sprzedawałem. Tak, Rama, kupowałem serce mi pęka. Ale po 40 zł kupowałem Tempesta, czyli 15 zł za booster, sprzedałem booster i mogłem kupić kolejne. To mi trochę dało taką możliwość otworzenia tej większej ilości kart z tamtego okresu, trochę uzupełnienia kart rzadkich i holo z tamtego czasu, no i mam tamtego mojego Charizarda, który dostał 8 niestety. A, też ładna ocena. Wiesz, ludzie mają hopla na punkcie 10, ja też mam hopla na punkcie 10, ale tak sobie pomyślałem, kurde, 9 to są bardzo dobre karty. Tak, tylko to może są... ma jakiś tam lekki ubytek, ta kropeczka biała z tyłu, czy coś, czy ryska fabryczna, czy ten print line. Nawet jak tak, to były, nie wiem, 8 czy 7. Nie, nie zauważył. Nie ma szans. Zwłaszcza, że... Absolutnie. Zwłaszcza, że no tak, PSA-ka osłania to jeszcze, ten holder i jeszcze szklanego bloka. O, ten Onyx jest śmieszny, bo jak spojrzysz na krawędź, to zobacz, na Gengarze, na Drowsy i na każdym innym. Jest jaśniejszy. Tak, jest jaśniejszy. To jest tak zwany półalbinos. Mój znajomy miał takiego Magmara, który w ogóle ramkę miał białą. Nie było w ogóle tuszu. Strzedł za jakieś chore pieniądze w ogóle. Tak, bo teraz zauważyłem, że dużo ludzi patrzy uwagę na te misprinty, czy na te booster, takie tak. Zgrzane i karta ma te ząbki. Tak, tak, tak. O, to jest fajne. Raz mi się trafił taki chłopak, który miał Dratini z takim odciśnięciem, ale był tak zjechany, że ja mówię, nie, to nie ma sensu, bo gdyby był w dobrym stanie, to bym leciał jak na skrzydłach. Ale niestety był w stanie, no nie nadającym się do niczego innego jak do kosza, więc niestety tak jest. Ja z jednych błędów, jakie zauważyłem z Wizard of the Coast, jak otwierałem booster z base setu, to miał tak jakby, nie wiem co to było, biały lakier, takie pochlapanie
Znaczy nie biały, tylko bezbarwny. A, taki stain. Może no, stain, no, coś takiego właśnie. Po... Był taki osad. Error, tak, tak, tak. Był. I się zastanawiałem właśnie, jak do tego doszło i tak trzymam. Gdzieś chyba tangela moja ma... Trzeba wysyłać do PSA. Z takim stainem? Tak, tak, tak. I dodać do tak, oczywiście, sypo? Oczywiście. Może zaryzykuję i w następnej partii polecą i wrócą za kilka lat. W ogóle z gradingiem jest ciężko, ponieważ tak, z cłami jest problem, tak. Z wysyłką jest jaką, problem. Jaką wartość nawet zadeklarować wtedy, to coś... jest absolutny marazm. Zresztą a ty bezpośrednio korzystasz z PSA, czy...? I tak, i nie, różnie, bo to zależy od ilości. Mhm. Natomiast problem z tym, że tam trzeba mieć membership. Mhm. Że tam członkostwo kosztuje, tak, ileś tam miesięcznie musisz... W zależności od wariantu inną kwotę zapłacisz. Jak przekroczysz value card, ty musisz dopłacić. Za odsyłkę musisz dopłacić. I to tyle, że ja wiem, ile FedEx kosztuje ze Stanów. Mhm. Oni nie biorą tyle, ile FedEx kosztuje ze Stanów. Oni biorą, nie wiem, chyba nie mają za co jeść, że potrzebują tyle pieniędzy. Jakby za każdą rzecz jest opłata. Mhm. Więc to jest znacznie więcej niż to, co się wyświetla na stronie, że grading danej karty tyle kosztuje. Ale nie wchodząc w szczegóły, mam nadzieję, że to się niedługo zmieni w Europie. Więcej nie powiem. Nikt ze mnie tego nie wydusi. Coś planujesz? Nic nie powiem. Ale ciekawe, bo widziałem, że chyba Francja ma też swoje gradingi. Tak, tak. Ja korzystam z pośrednika Lutkinsa, jak wysyłam, bo to... No z nimi jest problem, bo oni teraz nie mają biura w Europie i długo jeszcze mieć nie będą. Ja ostatnio gadałem właśnie z właścicielem Lutkinsa. To jest po prostu czysty marazm, jakby customer experience na poziomie podłogi, ze względu na to, że mieli nowe biuro w Europie w związku z Brexitem otworzyć już w grudniu. Tak, to się to mamy rozsypało. Luty i absolutnie nic się nie dzieje, więc to jest marazm. Jeśli chodzi na przykład o PCA, taką firmę z Francji, czy pozostałe firmy, które są w Europie, taką jedną, która jest w Australii, CGC, która jest w Stanach. Szczerze, ja bym się w życiu nie pakował inne. A Beckett? Nienawidzę ich case'ów. One są według mnie grube, gigantyczne, raz miałem jednego. No bo tu masz jednak taki dekreta. Estetyczny. Tak, tak, tak. Natomiast jak spojrzymy na CGC, no to ich ten label, ta etykieta wygląda jakby była zrobiona w Paint'cie w 1995 roku. Ja nie mogę na to patrzeć po prostu. Mnie bolą oczy. To jest horror. Te wszystkie francuskie inne wymysły, ten design tych case'ów, znaczy, taki średni, bym powiedział. Taki średni, powiedziałbym. PSA trzyma standard, mimo że tutaj zmieniały się czasem, bez hologramu, tak, był srebrny tak. I nawet ten ostateczny. Tak, no ale to latami, to dlatego się zmienia. Najstarsza karta jaka jest, to jest ten Midoking, bo ma zero z przodu w ogóle. To taka ciekawostka, bo certyfikaty też się różnią wiekiem. Tak. Na przykład ten będzie najstarszy, bo ma zero. Gdzieś mam piątkę z przodu, ale to już zaraz znajdę może. Gdzieś miałem piątkę z przodu. Mam jedną kartę, która ma trójkę z przodu. To był bardzo taki słaby okres. A to jest kwota w milionach, czy nie? W nie powiem, nieważne. Bazyliony to są. Tak. To są bazyliony. Już tyle tych kart jest na świecie. Chociaż oni mogą, numery im się nie skończą, bo jest nieskończoność. Może im zabraknąć miejsca na wpisywanie tych wszystkich cyferek. O, tu mam piątkę. To jest Base Set 2. Tak. Bulbasaur. Strasznie rzadki, 35 sztuk. Na świecie? Tak. W dziesiątce. 35 sztuk na świecie. Wow. Najrzadszą kartę, jaką miałem i sprzedałem, to był Machamp First Edition Shadowless, bo tutaj jest z wersji Unlimited, jak widać. Czyli z talii po prostu. Tak, tak. Było PSA 9 i to było 6 sztuk. Na przykład Bulbasaur hiszpański, PSA 10, to jest 10 sztuk na świecie. Wow. A tak to z takich regularów, nazwijmy to, nie takich wymysłów typu właśnie hiszpańskie czy tam inne, no to na przykład Vaporeon 60 sztuk, Cliffable 60 sztuk. Tak, PS Edition. Tak, tak, tak. Mhm. Z kolei w wersji japońskiej będzie ich zawsze mniej. Na przykład Vaporeon będzie miał 50, Cliffable czy Wigglytuff będą miały po 40. Więc jest ich jeszcze mniej japońskich. W ogóle ja uwielbiam japońskie i kocham je jeszcze bardziej niż angielskie. Ze względu na to, że one mają lepsze kolory. Poczekaj, może nawet... Lepsze kolory, może? Lepsza jakość, mi się wydaje. I nawet ten... Nawet jak dotkniesz kartę w ręce, to jest taka inna, tak czujesz, że jest lepsza? Tak, tak, absolutnie. No właśnie, wielu kolekcjonerów też tak mi mówi, że te japońskie mają nie dość, że lepszy druk, taka, nawet widzisz, że taka mocniejsza jest, tak, mocniejszy odcień fioletu, tak. I holo znacznie bardziej widać, dzisiaj to jest ciemno, to nic nie widać, ale rzeczywiście holo jest zdecydowanie inne.
znacznie mocniejsze, lepsza jakość druku. Centering był gorszy. Japoński? Tak, był tragiczny. Dlatego tak mało jest dziesiątek, ze względu na to, że centering je wywala. Ale jedna bardzo ważna rzecz. Jak spojrzymy na niektóre karty, tutaj słabo to będzie widać, bo to też są dziesiątki, ale w niektórych nawet dziesiątkach zdarza się coś takiego jak silvering, czyli po krawędzi karty. Nie. Tak, po krawędzi karty po masz takie chrupiące zadrapania. Tak, ale to będzie widać takie pojedyncze kropki. O, teraz widzę, powiem ci, że tak, na środku ekranu, na środku karty. Widzę coś takiego, że. Ale na krawędzi żółty. Tylko na krawędzi. Tak, tak, tak. Przy samym brzegu. Tak, to na przykład japońskie są tego w ogóle pozbawione. One były tak drukowane, że z technologicznego punktu widzenia japońskie karty nie mogą mieć silveringu. Aha. I to jest fantastyczne, bo ja jako osoba z totalną fiksacją, ja nienawidzę silveringu i musi nie mogę być idealnie wszystko. Tak, nawet tak. Jak jest PSA 10, to musi być PSA 11, prawda? Ciebie powinni zatrudnić właśnie do takiego czegoś. Ja nic nie powiem. Dobra. Ja nic nie powiem, co tu się szykuje. To powiem tak, jak skończysz, zadzwoń do mnie. Dobrze. Wow. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za czas poświęcony i dziękuję za boosterek tutaj z Charizarda, z Base Setu i za ten ciekawy element historii, który mi tutaj przedstawiłeś. Dzięki wielkie. Dzięki za wysłuchanie mojego przydługiego monologu. Nie, powiem ci, że to było wspaniałe i naprawdę kolekcja robi wrażenie i szacun wielki za to.